Cześć, witajcie w 8 odcinku Sphere 2 Project Origin. Doskonale, zaczynamy już. Powiem wam, że już coraz dalej idziemy, jeśli chodzi o fabułę. Aha. A ta Alma, tak, te macki, co zabiły Gryfina. Pamiętam. Niedobrze. Też nie moja specjalność, przykro mi. Troszeczkę sobie gierkę podgłośniłem. Pewnie, spokojnie. Da radę. Hop, w końcu to jest. Tam kieruje Morales. Tutaj mamy Stokes, naszą laskę. Dobra, no, yo, peace. Ziomek. Będę za tobą tęsknił. Oczywiście okłamałem go, żeby nie było. Co się kur... znowu dzieje? Co to za jakieś... What? Co się dzieje? Czemu oni nie żyją? What the kurwa... Fuck? Co? Boże, jakie schizy. Większy chyba już nie miałem. Interwał piąty. Prowokacja. A, dzisiaj kogoś prowokujemy na zdrowie. Dobra. Kierujemy się do tego domu, bo już mnie tutaj aż ciągnie. Aha, ten dom jest zablokowany. Czy ten budynek? No to kobieto, gdzie mamy iść, bo ja już nie wiem. Dobra, idziemy gdzie popadnie. W końcu możemy sobie sprawdzić dokładnie teren. A więc nikogo tu nie ma. Dzisiaj wrzucę Fira, no bo tak, był już trochę Wiedźmin, Deadpoola dopiero, nie wiem, albo jutro, albo w niedzielę wrzucę, zobaczymy jak to będzie. Tutaj martwi. Teraz to ja już kompletnie nie wiem, co mam robić. Otwierać! Kurde, co mi blokujecie drzwi jakimiś... debilnymi włazami. Taranują mnie jakimiś krzesłami. A może kobieta by mnie poprowadziła? No, ona to też gówno zrobi. Nie no, ekstra zajebioza. No to gdzie, kobieto? Rusz trochę tą swoją... Kurde, jakbym nie wiedział. Boże. Czekaj, a jak rzucę granatem... gówno to dało w sumie. To też nic nie daje. Zbytnio. Nie, co, trzeba tu coś znaleźć. Zaś... No kobieto, daj mi jeszcze chwilę pomyśleć. I znajdziemy wyjście z naszej sytuacji. A co z tym pojazdem właśnie? Da się coś z nim zrobić? Czy lipa totalna? Nie wiem, jakby to był parkour. O, coś pykło. Ty patrzcie, działa. Działa. A, to pewnie jakieś bugi. Ale patrzcie, chodzę po tej skrzynce. Zbadaj kratę w pobliżu głównego przejścia. Ta krata? A ta! Dobra. Jep. Okej, okay, dobra. Trochę sobie pochodziłem, ale się udało. Do szkoły, kurde. Jesteśmy w szkole podstawowej. Cicho, cicho, cicho. No będę. Wyostrzyłem już zmysły. Dobra. Szyba wybita. Co my tu mamy? Aha, nie warto jeść słodyczy, bo potem mamy tyle kalorii, że każdy grubnieje. No, super, super. Czy to będzie, o... odłożyć. Pff. To jest przedszkole, pani Stokes. Ty już byłaś w przedszkolu, ja też. My się już tam dużo nauczyli. Dużo rozpierdolu było.
Biedronek już nie było, ptaszki aż się wystraszyły, żabki takie właśnie miny zrobiły jak ta. Wiesz, no właśnie dlatego chyba nie warto chodzić do przedszkola. Okej, okay, dobra, a latarynkę zapala jeszcze. Godzina... Kurwa, więc spokojnie, spokojnie. Godzinę mamy trzecią w nocy. Jak miło. O Boże, co się w tej szkole tu działo? Co, jeden drugiego ucznia się zabijali? Matko. Co do jasnej. Duch nauczyciel? Nie wiedziałem, że tutaj istnieje coś takiego. No, ja pamiętam zawsze o myciu rąk. Spokojnie, no. Nie ma sprawy. Co tu robią gliniarze? Cicho! Telewizji już nie ma! Kurwa. Pornole tylko radzą w tej telewizji, nic więcej. Czego tych dzieci uczą w szkole? O, liter tak, owszem uczą, ale porno osób? No proszę pana, no. No to przecież to jest karalne. Ale nie to! To już jest w ogóle bezsens. Jezus, Stokes, ty mnie nie strasz, kobieto. Ja już miałem nadzieję, że to był potwór, ale to jednak ty. Nie wiedziałem, że wyglądasz trochę jak taki potwór, ale wiesz, włosy mogłabyś przemalować na rudę, bo jesteś tak fałszywa. Jest. Masakra. Kurde. Ale puchar bez głowy. To żaden puchar w sumie. Dobra. Idziemy dalej. Co my tu mamy? Globus, informacje. Kolejny. Delikwent padł z rąk nie wiadomo czego. Spokojnie, Pieto, spokojnie. Nie tak gwałtownie. Znowu! Jezu. Co my tu robimy? Co tu pisze w ogóle? I will not hurt my fellow classmates. A jak ktoś jest niegrzeczny w szkole, to właśnie ma to potem taką karę. Typu napisz 100 razy, nie będę bił swojego kolegi z klasy. No, no, granaty nawet są pod tablicą, jak biło. O, o, tam jeszcze jest mapa, czekaj, mapa świata. Kurde, ja się nie doczytam. To jest tak, kurde, w głupiej jakości, że tego nie da się przeczytać. Co jest? Kurde, spokojnie. Stokes, co tu się dzieje? U diabła. O, zaślizgnęliśmy się. A tu? Nic. Dobra, no coś się tu... Mogłaby się już tutaj jakaś akcja dzieć, no bo póki co to czujemy się trochę jak w przedszkolu, można tak powiedzieć. Kurwa. Jest. Co się znowu dzieje? Co tu robi stół z globusem? Goddammit. Już gdzieś widziałem to drzewko z wiszącą huśtawką. Co się tu dzieje? U diabła. Jakim cudem się tu pojawiłem? Znowu! Co ja wam mówiłem? Nie oglądać telewizji. Jest apokalipsa. Nie ma czasu na... Alvin Wiewiórki 3. Aha, dobra. Nie wiem, kto jest tutaj na tyle takim artystą. A na pewno nie takim jak Leonardo da Vinci. Ale narysowałby coś takiego. A gdzie cię poniosło, kobieto? Aha, czyli ty też nie wiesz, jak miło. Widzę, że... miałaś to samo, co ja. Kurde, no chcę jakąś akcję. Bo jak nie, to coś zaraz zrobię. Same gitary muzyczne, kurde. Cymbałki, kurde, tamburyny. O! Coś depłem właśnie w tą tamburynę. Jason. Kurde, jakiś Jason tu był. LOL. Nie ma grania! Nie ma grania bez srania! What the fuck? Co to jest? Z czym ja tu walczę teraz? God damn it. Kurde, to jakiś boss gry? Taki trochę wytrzymały jest. Nawet bardziej niż wytrzymały. Czekaj, pizgnę granata.
O, poszło. O, widzę, że będziemy mieli walkę z bossem. Ładnie. O kurde, ale gruchło. Dobra, to był mini boss. Ale powiem wam, ładnie było. Nie ma, rozpłynął się. Oczywiście nie w ustach, żeby nie było, że ja tutaj się żywię potworami. Nie, nie jestem mięsożercą. O, pancerzyk. Dobrze, że mnie nie zraniło to gówno, bo miałbym problem. Teraz tylko trzeba gdzieś iść w konkretne miejsce. Nie chcę SMG. Z tym gównem już nie będę obchodził. Teraz tu mam karabin maszynowy. Broń palną. Automatyczną strzelbę. Snajperę. No i to wszystko. Dobra. Idziemy dalej, bo nasza droga się tutaj nie skończyła. A mamy jeszcze wiele do zrobienia. Też bym pograł na fortepianie, ale nie dziękuję. Nie ma tu innego jakiegoś przejścia? Czegokolwiek? Co, mamy się teraz wracać? Chwileczkę, dokładnie się tu jeszcze rozejrzę. Ale chyba rzeczywiście. Nie, tutaj. Musiałem się dobrze rozejrzeć. Coś właśnie mi tutaj nie pasowało. Okej, idziemy teraz tutaj. Trzeba znowu przesunąć jakieś obiekty. No jak ja mam to zrobić? Kurde. O, weszło. Gorzej jakbym tam się w ogóle nie dostał. Dobra. Zmierzamy dalej, latarynkę zapal, bo wiesz, po ciemku nie warto chodzić. A to tu ci światełka nie da. Dobra. Obawiam się, że teraz może być gorzej. O, ta hell. Kto przesunął te wszystkie rzeczy? Spokojnie. Nie dramatyzuj, nie dramatyzuj. Jeszcze się od tego głowa nie rozbolała. Kurwa. Nie podoba mi się tutaj. To jest zbyt mrocznie. Co jest? Coś się ruszało. Się rusza. Czemu się to rusza ciągle? Przecież ja w to nawalam. Czekaj, pizgnę granatem. To już przestanie się ruszać. Dobra. Ogarnięte. Kurde, co jest tu grane? O, coś dostałem. No, jakieś duchy chcą nas nawiedzić. A mnie się to nie podoba. Kurde, zaraz mi się amunicja skończy. Dobra. Biorę się za strzelbę automatyczną. Ciągle się coś dzieje. Kurde. Aż teraz się robi ciekawie, powiem wam, w końcu. Jest. Spokojnie. Przecież my i tak nie zniszczymy tego ducha. Dobra. Chyba się już uspokoiło trochę. O, fajnie, mamy to wyjście. Kurde, ale co to miało być? Znowu? Myślałem, że będzie... Kurde, wypizgaj stąd. Kurde, zwalaj szmato. Fuck.
Co tak się na mnie patrzysz, na Firyn dogoła? W końcu stanąłem z tobą w twarzą w twarz, a ty jeszcze tak śmiesz się bez ubrań tutaj. Kurde. Normalnie jak Samara Morgan. Jezu. Dobra, najważniejsze, żeśmy przeżyli. Dobra. Chcę... O, o to mi chodziło. Kurde. Co to się miało dziać? Lol. O kurde. Wszędzie się rozlewa krew. Świetnie. Nie byłoby miejsca, gdzie by nie doszło do jakiegoś śmiertelnego wypadku. Najgorsze mamy chyba już za nami. Chyba. Przynajmniej tak mi się zdaje, że najgorsze za nami, ale tak naprawdę to jest początek. O kurde. Jakiś helikopter się rozbija. O! W końcu moja ulubiona część gry. Pięknie. Kurde. Ogarnijcie te dupy. Dobra. Chcę mój karabin. Dajcie mi karabin. Dobrze. Dobra. Poszło. I co by na to. Teraz już tak nie będą kozaczyć. Chwileczkę, pozbieramy całe ammo od tych wrogów. Trochę się mnie żypo obijało, ale dużo ich nie było wyjątkowo. To nawet dobrze póki co. Cicho, siedzieć tu. Wyrzutnia rakiet. Co by takiego wywalić? Wyrzutnia rakiet. Zastanowię się nad tą wyrzutnią rakiet, ale ją wezmę. Mimo wszystko. Dobra. Odetnij dopływ gazu. Dobra. A! Kurde, po co żem tu podszedł? No to trzeba będzie jakoś zrobić. Tylko kurde, teraz jak? Musiałbym się na górę dostać. No więc właśnie. Jakbym się tylko dostał na tą górę. Teraz mi powiedzcie, jak ja mam się dostać. No tak się nie dostanę. Chyba, że... No i zaraz się spalę. Cały. A, może mam to wysadzić z rakiety? Chwileczkę. Nie wiem. Strzeliłem dla próby. Ale widzę, że rezultatu nie ma. Zbytnio. O kurde. A może w tą rurę mam strzelić? Czekajcie, ze snajpery może tak. Nie chcę marnować ammo, naprawdę. Mnie to nie na rękę, ale jeżeli coś tu kurde się zaraz nie ogarnie, to... A! Właśnie sięgnąłem ognia. Zaraz się to ogarnie. Chwileczkę. Jedna chwila. Pum! Dobra, czyli widzę, że tutaj miałem iść. I mamy nasz mechanopancerz. Kurde, zaraz to coś mi nie powystrzela.
Fuck! Granaty. Jest! Poszło! Jezu. Kurde. No masakra, masakra. Dobra, trochę ammo pozbierać trzeba. Nie no, powiem wam, to było ostre i w końcu się coś działo. Ale się udało, z złoma żeśmy pokonani. Gdyby nie granaty, no to no bieda by była. A i tak gówno chyba dały te rakiety. Strzelałem w nie, jak głupi, ale widzę, że gówno to dało. I nie wiem, czy się teraz nie będziemy kręcić w kółko, ale nie, dobrze idziemy. Wedle fabuły gry jest jakiś liścik, ulotka bardziej. Spotkaj się ze Stokes i Keeganem przed budynkiem administracji. Weźmy ze sobą. No właśnie, teraz pytanie, co mam ze sobą wziąć, bo broni mi brakuje. Chyba, że się wrócę po moją strzelbę automatyczną, bo już nie mam ammo w tej bazuce. No jest tam, leży mój. Jest. Ale to zaraz zamienimy sobie za. O, za to. Dobra. I teraz możemy iść. Tylko że już mamy mało HP i pancerza nie mamy jeszcze. Dlatego więc mamy większy problem. Musimy na siebie teraz uważać, albo giniemy. Nasz wybór w sumie. Okej, dobra. Teraz tutaj omijamy to. Łohoho. Śmigło jeszcze sobie śmiga. A my wiemy, co mamy robić. O, apteczka. Przyda się. Dobrze, że tam w ogóle na dół zajrzałem. No i dobra. Tak, i tyle mi wystarczy. O, zegar zapalający. O ty! O kurde. A, fuck. Czekaj. Kucnij tu. Przeładuj broń. I zacznij nawalać. Rzucili granata. Palcie się. O. Może być. Rzucę jeszcze jednego granata. Ale to czemu błyskowy? Ja chcę ten. Ognia. Dobra. Poszło. Jeszcze? Jeszcze komuś się chce walczyć? Czy macie już dość? O. Chociaż mnie coś podleczyło. Ammo do karabina szturmowego. W końcu. O kurde. Fuck. Fuck. Ja pierdol. Bierz się za broń palną. Kurde, muszę uważać. O, ze snajpery go zdejmę. To będzie też dobry pomysł. Poszło! Dobra, jednak jest jeszcze. Jednak mam coś jeszcze niezawodnego. Coś, co po prostu mogę wykorzystać na czarną godzinę. No i o to mi chodziło. A nie męczyć się jedną i tą samą bronią. Teraz to można się bawić ładnie. Trzeba teraz być uważny i to naprawdę mega. Albo może mieć mega przesrane. Aha. To już nie wiadomo nawet, gdzie mam iść. Tak tutaj biednie. Uważaj na wrogów. O, wiedziałem. W sumie wiedziałem, że tak będzie. Dobra. Trzeba będzie ich ze snajpery powybijać. W sumie będzie mi się bardziej opłacało. Tylko muszę na siebie uważać.
Poszło. Za snajpery. Tu jeszcze jeden. Chwileczkę, my go tu wykończymy. O kurde, rzucił granata. Dobra, to było dobre. Fuck, on tu rzuca tymi granatami ciągle. Dobra, stąd go wybiję. Pięknie. Jeszcze ktoś? Dobra, pusto. Można iść. Dobra, czyli teraz nam się tutaj snajpera bardzo przyda. I szybciej idź. O kurde. Fuck. A, spadłem, kurde no. Co ty robisz? Czekaj, stąd zestrzelę. Poszło. Ledwie. Ale się udało. Kurde. Długo już ten odcinek trwa, wiem. Ale będzie mniej trwał, kiedy powycinamy sceny z moich zgonów. No bo tak zawsze mam w każdym odcinku prawie, że zginę, to będę musiał to po prostu wycinać, bo zawsze odcinek będzie krótszy. Dobra. Tu nie, tu nie, tu nie. Nie wprowadzaj się w błąd. Dobra. Jest. W końcu możemy spokojnie ruszyć dalej. O, trochę HP. Weźmy sobie teraz szturmową broń. A tam na górze coś jest? Lipa, pusto. No, widzę, że odcinek będzie ten trwał trochę dłużej niż zwykle. Jest, mamy ten zawór w końcu. Jest, pięknie. Dobra. I udało się, odepliśmy dopływ gazu. Teraz musimy uważać, bo pewnie nas wrogowie zaraz będą atakować. O kurde. Chyba jednak trzeba uważać na to, żeby nas śmigło nie pocięło. No to bardzo możliwe, że nas może pociąć. Tylko z drugiej strony sobie przejdziemy. Ale tu mamy ogień znowu. Dobra. Już mniejsze zło ogień niż takie właśnie śmigło, które może nas pociąć. Dlatego nie chciałem żadnych zaskoczeń i rewelacji. Jakby mnie to miało na przykład zabić. Kurde. Tak to jest blisko mnie. Da się to śmigło w ogóle wypiździć? Nie. Myślę, że nie. O, tam trzeba iść. Dobra. To już mamy drogę. Tu mamy dziurę. O. Wszystko pięknie. Yo! Yo, yo, co się dzieje? What? O kurde! Wypierdylaj! Won mi z mojego mózgu. Ja pierdolę. Co się dzieje? Co się dzieje? Dobra. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 8. odcinka z Fear 2 Project Origin. Jeżeli wam się spodobał, nie zapomnijcie ocenić, skomentować, zasubskrybować. No i miejmy nadzieję, że dalsze losy naszego bohatera i jego przyjaciół się lepiej potoczą niż właśnie teraz. Trzymajcie się, na razie, miłego wieczoru, yo!